Do niedawna Polska korzystała z czegoś, co można nazwać pewnym poślizgiem cywilizacyjnym czy antycywilizacyjnym. Chodzi o pewne niekorzystne zjawiska społeczne, które przyniosła rewolucja obyczajowa czy rewolucja seksualna na zachodzie Europy i które do Polski docierały z lekkim opóźnieniem. Dzisiaj ten dystans się kurczy, ale jednak w dalszym ciągu możemy korzystać z pewnej wiedzy, jaką pozyskujemy, obserwując konsekwencje pewnych zmian społecznych, które zachodzą u naszych sąsiadów. Czego możemy uczyć się, zaglądając przez płot sąsiada? O tym będę rozmawiał z osobą, która wiele lat spędziła w Niemczech, panią Dorotą Sokołowską, a więc zaczynamy. Witam w studio panią Dorotę Sokołowską. Witam serdecznie. Witam, witam państwa. Pani Dorota jest biologiem, jest również germanistką i jest pasjonatką antropologii, nauk społecznych. Widzi to z własnej perspektywy, z perspektywy kogoś, kto jest świadkiem zachodzących zmian. Spędziła pani dużo czasu w Niemczech. Tak, i nawiązując do pana wstępu, że Polska miała taki poślizg cywilizacyjno-kulturowy, spotkałam się z czymś takim, że wielu ludzi nazywało to, że oni są zawsze o krok do przodu w stosunku do nas. A mój komentarz do tego jest taki, że jeżeli ten krok do przodu jest krokiem w przepaść, to my jesteśmy w lepszej sytuacji. I jeżeli chodzi o stan naszego społeczeństwa, to pomimo wszystkich bardzo smutnych procesów, jakie się w nim dzieją, to w porównaniu ze społeczeństwem niemieckim naprawdę ten krok do tyłu jest naszym błogosławieństwem. W dokumentach, które wchodziły i były zatwierdzane przez lewicowe rządy wielu krajów zachodnioeuropejskich, tym takim głównym elementem była walka z przemocą, czy walka z przemocą wobec kobiet, walka z przemocą domową. Takie elementy znajdują się również w konwencji stambulskiej, którą Europa, Niemcy, Polska również przyjęły, ratyfikowały. I źródłem przemocy, tam jako źródło przemocy podaje się stereotypy, które są ugruntowane w kulturze, w patriarchacie. Czyli wszelka hierarchia, jaką mamy w rodzinie, jaką mamy na przykład w kościele, jest źródłem przemocy, bo jest podwładność i jest dominacja. Więc jak jest dominacja i podwładność, to już mamy przemoc. Dobrze, proszę pana, tylko Niemcy są społeczeństwem, które właśnie te reguły patriarchatu odrzucił 30 lat temu. I tam tych obciążeń patriarchatem nie ma. A dlaczego właśnie w takim społeczeństwie, gdzie tego nie ma, gdzie rodzina w sensie klasycznym praktycznie przestała istnieć, problem przemocy wobec kobiet w domu jest tak przerażająco horrendalny i mówię to na podstawie na przykład danych podawanych w telewizji. Reportaże pokazujące problem przemocy wobec kobiet. I dlatego ja uważam, i uważam, że mam rację, przemoc wobec kobiet nie wynika z modelu tradycyjnej rodziny, która jeżeli jest dobrą, normalną rodziną, kobietę chroni, a wynika właśnie z jej braku. I dokładnie to potwierdzają statystyki. Tu, gdzie w Polsce jeszcze rodzina jest w kondycji nieco lepszej niż w Niemczech, to widać po ilości pełnych małżeństw, to widać po ilości rozwodów, po liczbach rozwodów. Również zgłaszalność przypadków przemocy wobec kobiet i w ogóle występowanie przemocy wobec kobiet, tak zwanej przemocy domowej, jest mniejsza niż na przykład w Danii czy w Polsce. No właśnie, gdyby to zależało od tego, od występowania tradycyjnej rodziny, to w zasadzie w Niemczech i w społeczeństwach zachodnich przemocy powinno nie być. No ale właśnie lewica tak ją definiuje i tak to widzi. To, co mówi ta strona, no to trzeba brać
duży cudzysłów. No tak, tylko że agenda liberalno-lewicowa stała się tą dominującą narracją, bo ona wchodzi do prawodawstwa, unijnego. Jeszcze raz przypominam, konwencję stambulską, tak zwaną konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, przyjęła Polska, przyjęła Unia Europejska i przyjęły Niemcy. Ale jakie doświadczenia, te 30 lat obecności Pani w Niemczech, pracowała Pani rodzinami niemieckimi? Powiem tak. Pan mówi tutaj o pewnych procesach prawnych w przestrzeni publicznej i tak dalej. Natomiast ja mówię o tym, jak ten nurt kulturowy, raczej antykulturowy, przemienił myślenie normalnych ludzi tak, że oni dali się temu zwieść w sensie dosłownym i teraz zbierają tego smutne owoce. Bo ja nie znam przepisów prawa, natomiast znam mnóstwo ludzi właśnie dzięki moim kontaktom, bardzo takim osobistym. Muszę powiedzieć, że byłam zapraszana i powiem to, że Niemcy zapraszali mnie do siebie tu domu na różne wydarzenia i mówię o tym z dumą, ponieważ być zaproszonym do domu niemieckiego to nie jest tak równoznaczne z takim zaproszeniem w naszej kulturze. A czy możemy powiedzieć, czy możemy uchylić rąbka tajemnicy, w jakim charakterze Pani pracowała w Niemczech? W bardzo różnym, natomiast ja chcę powiedzieć taką rzecz, że ja wylądowałam w świecie niemieckim w inny sposób niż typowa emigracja zarobkowa, czy tak zwana emigracja. I dlatego miałam zupełnie inny stosunek do nich. Ja tam pojechałam, ponieważ na początku lat 90. ufundowano mi stypendium dla osób. Wtedy był ogromny brak nauczycieli języków zachodnich w polskich szkołach. I tam ja skończyłam biologię, dostałam propozycję pracy na uniwersytecie, byłam asystentką i dostałam właśnie list od znajomych, których poznałam wakacje wcześniej, czy nie przyjechałabym na takie stypendium w celu poznania języka i kultury po to, żeby po powrocie ten język i kulturę szerzyć tutaj w Polsce. Ja odmówiłam, później ktoś mądry na mnie nakrzyczał i kazał mi tam jechać na ten rok. I to było tak, że ja wylądowałam w internacie z 50 dziewczynami z najróżniejszych landów niemieckich. Nie jeździłam na weekendy do domu, tylko po prostu jeździłam do nich po domach. I ja się zadomowiłam, poznałam ich mentalność. Stąd te moje kontakty takie bardzo osobiste, również prywatne. Obserwowała Pani również w ciągu tych 30 lat przemiany, czy zmiany, jakie zachodzą w strukturze rodziny niemieckiej, rodzin niemieckich, a były to rodziny elitarne, były to rodziny z bardzo wysokiego, na wysokim standardzie finansowym. I takie, i takie. I takie, i takie. Ja, że tak powiem, poznałam ludzi z tego przekroju społeczeństwa. Natomiast, wie Pan, przemiany. Na pewno na przestrzeni tych lat zmieniła się narracja dotycząca seksualności. Jeszcze 10-15 lat temu w czasopismach psychologicznych wstrzemięźliwość seksualną uważano jako groźną, ponieważ miała ona jakiekolwiek ograniczenia w seksualności miały prowadzić do jakichś tam psychicznych problemów. No i w tej chwili się to zmieniło. Dlaczego? Czyli ta liberalna narracja w ciągu tych 30 lat ulega zmianie. Czyli co, następuje jakiś zwrot w kierunku konserwatyzmu, czy w kierunku starych... Odpowiedź jest w tej książce. Proszę przeczytać. To jest książka, którą znalazłam w bibliotece niemieckiej i zafrapował mnie tytuł. Deutschlands sexuelle Tragödie, wenn Kinder nicht mehr lernen, was Liebe ist. Tragedia seksualna Niemiec, co się dzieje, kiedy dzieci przestają się uczyć, co to jest miłość. I tutaj autor pracuje z młodzieżą i to jest owoc tej pracy, ta książka. I on tutaj pisze coś takiego, że przez wiele lat od czasów rewolucji seksualnej pracowano nad tym, żeby obalić wszystkie tabu. Żeby obalić wszystkie tabu. I to im się udało. Oni obalili wszystkie tabu. Ale powstało jedno jedyne, które jest w tej chwili takim tabu przez duże T i drukowanymi literami. Mianowicie nie wolno mówić o skutkach rewolucji seksualnej. One są już tak strasznie widoczne, że w czasopismach
owych czasopismach psychologicznych w tej chwili czytałam już takie tytuły, że życie seksualne wymaga jednak ograniczeń. Halo. Więc... Ten multiseksualizm, ta totalna liberalizacja wszelkich norm relacji seksualnych międzyludzkich, nagle oni budzą się z ręką w nocniku, można tak powiedzieć? Proszę pana, to nie jest tylko kwestia nieuporządkowanego życia rodzinnego. To jest kwestia wydajności intelektualnej młodego pokolenia. Zimnym prysznicem było pierwsze badania PISA. PISA Studium, to jest badanie ogólnoświatowe wydolności intelektualnej młodzieży w wieku lat 18, prowadzone w 180 krajach. I chyba w 2009 czy 2010 roku było zrobione po raz pierwszy i Niemcy wylądowały na tak strasznie niskiej pozycji. Okazało się, że tam naprawdę taki procent młodzieży 18-letniej nie rozumie, co czyta, że po prostu szok. Powstały wtedy... Czy to są zunifikowane testy badające... Nie, to jest reakcja satyryków na tę sytuację. To są takie obrazeczki, na przykład nauczyciel pisze A plus B w nawiasie do kwadratu, a uczeń pisze ABBA i mówi, w kwestiach muzycznych nigdy nie byłem dobry, tak. Prawda? Ten poziom się daje zauważyć i to się odbija w sposób dramatyczny na gospodarce, co widać w tej chwili już gołym okiem. I powiem taką rzecz, że słuchałam wiadomości kilka dni temu, przedwczoraj albo jeszcze dwa dni temu. I te wiadomości zaczynały się w ten sposób. Kryzys demograficzny coraz bardziej uderza w gospodarkę. Zmiany w naszym systemie zatrudnienia są nieuniknione. A na czym polegałyby te zmiany? Partia FDP, to jest partia pracodawców, ma opracowany projekt, uwaga, zniesienia 8-godzinnego dnia pracy. Czyli? Czyli czas pracy byłby elastyczny, indywidualnie ustalany z pracownikiem. Czytaj, będziesz pracował tyle, a tyle, to będziesz miał pracę. Czyli ochrona, to ta zdobycz cywilizacyjna, 8-godzinny dzień pracy i wolne soboty, 5-godniowy tydzień pracy, jest realnie zagrożonych w demokratycznym państwie, żeby ratować potężną, piękną gospodarkę. No i jeszcze jedno dodam do tego. To pierwsze słowo, które pani powiedziała, pierwsza fraza, to był kryzys demograficzny, czyli ten kryzys nie wziął się znikąd, tak? Ależ oczywiście. I jeszcze chciałam dodać, że ja mówię o skutkach i o tym właśnie mówi się, ale w bardzo zawalowany sposób, albo w ogóle są... jest to tabu. No tak, ale Wolfgang Büscher i Bernd Ziegelkow mieli odwagę kilka lat temu napisać Tragedia seksualna niemiecka. No wie pan, pan Bernd Ziegelkow jest pastorem. Tacy ludzie mają trochę więcej odwagi chyba. Dobrze, przyniosła pani również książkę tej Generation Porno. To też pokazuje problem 15, 14, 16-latków, których poprzez konsumpcję pornografii zostało zniszczone ich życie, w tym sensie, że została zniszczona ich zdolność do zawiązywania trwałych związków. Jest w tej chwili zdefiniowana taka jednostka chorobowa Beziehungsunfähigkeit, to się nazywa po polsku niezdolność do zawiązywania trwałych związków. Oni mają to zniszczone właśnie przez po prostu totalne wykolejenie seksualne. Pokażmy do kamery książkę. Autorem jest Johannes Gernert. Tak. Generation Porno, Jugend, Sex, Internet. Książka wydana w języku niemieckim. Nie wiem, czy jest polskie tłumaczenie, ale na pewno można by się postarać, jeżeli ona jest uczciwie na podstawie realnych badań. Nie sprawdzałam, czy są. Natomiast jak to się jeszcze, to się nie tylko odbija na gospodarce, to znaczy jak to się jeszcze odbija na gospodarce w takich punktach, które ja zauważyłam w normalnym moim życiu na przykład. Znam praktyki lekarskie, stomatologiczne i w ogóle lekarskie, w których bywałam, które musiały zamknąć podwoje, ponieważ nie ma średniego personelu medycznego, nie ma ludzi do pracy.
Kilka lat temu wspominała nam Pani, że widzieliśmy się kilka lat temu, Pani mówiła o problemie, jakim jest brak szkół zawodowych w Niemczech. To było coś, co mnie szalenie zaskoczyło, dlatego że przez jakiś czas media trąbiły o tym, że tam nie ma miejsc w szkołach zawodowych. A co się okazało, że no po prostu sama zauważyłam wśród wielu ludzi, których pokoleniowo biorąc rodzice byli profesorami. Dziadkowie byli właścicielami wielkich biznesów. Natomiast młodość dzieci przypadła na rok 68 i lata 70. I oni już nie wybierali kariery intelektualnej, tylko jakieś tam właśnie zawody z całym szacunkiem do tych zawodów. Z całym szacunkiem. Natomiast taka ilość, takie było zapotrzebowanie na to, że tych miejsc nie było. Natomiast na uniwersytetach, ściągało się stypendystów z obcych krajów, ponieważ tam było miejsca w bród. Czyli jeszcze raz, mamy sytuację taką, że rodzice, którzy wychowani byli w kulturze pokolenia 68, swoim dzieciom nie przekazali podstawowego kodu czy systemu wartości pod tytułem, no nie wiem, wstrzemięźliwość. I taki ciekawy przykład mogę nazwać. Pewna rodzina napisała na ten temat książkę. Rodzina z dwójką dzieci, właśnie rodzice wychowani w tym duchu już antyreligijnym, antywartościowym i tak dalej. Seks, drug and rock and roll. Nie. To byli przyzwoici ludzie. I oni w 2015 roku przyjęli muzułmanina, uchodźcę, studenta matematyki. Jakiś czas razem żyli. I ich dzieci pierwszy raz w życiu zobaczyły człowieka, który klęka i bije czołem przed swoim Bogiem. Ich dzieci, a oni sami mówili, że dla nich to było coś niesamowitego, ponieważ oni całe w wieku lat 16, tak jak to była fala wtedy, wystąpili z kościoła katolickiego i od tamtej pory widzieli tylko kościół od zewnątrz. I dla nich zetknięcie się z tym muzułmaninem było szokiem, jaką oni mają lukę w ich istnieniu. Bo on ich się pyta, halo, to jest moja tożsamość, a jaka jest wasza? No i zaczęli znowu drążyć chrześcijaństwo, kościół i tak dalej, ale to się zaczęło od obecności tego muzułmanina w ich domu. I napisali o tym książkę, bardzo ciekawą. Natomiast wróćmy do tych spotkań z rodzinami, w których pojawia się to młode pokolenie. Tak jak Pani opisuje, chłopiec z trudem skończył szkołę zawodową, rodzice profesorowie, tak. Dziadkowie profesorowie, tak. Syn z trudem kończy szkołę zawodową, brata, córka ma kłopoty w ogóle z ukończeniem szkoły, ma trójkę dzieci, każde z innym. I to się właśnie, masowość tych zjawisk bardzo się rzucała w oczy. Dobrze, gdzie szukać tych przyczyn? Pani stawia bardzo odważną tezę, że winą jest to, że dzieci w wieku kilku lat, 8, 9, 10, zostały zainfekowane przekazem ultrapornograficznym, ultraseksualnym. To znaczy, ja bym to inaczej nazwała. Po prostu wychowano te dzieci bez zdrowej dyscypliny, w dobrobycie, który realizował się w tym, że mam to, czego chcę, a skoro mam to, czego chcę, to ja nie muszę się wysilać. Bo niestety, żeby zdobyć jakąś fähigkeit, jakąś umiejętność, no to wymaga trochę pracy, prawda? To jest jedno. Dwa, seksualizacja jest bardzo silnym bodźcem. To jest narkotyk. Jeżeli się to serwuje dzieciom 11-letnim, to one są bezbronne. One nie myślą już o nauczaniu, o uczeniu się, tylko one mają tylko jedno w głowie. To dlatego właśnie natura tak mądrze wymyśliła ten okres latencji, czyli ciszy seksualnej, która ma być normalnie wykorzystana na wzrost intelektualny. I to dzieciom zabrano. Ten okres latencji im zabrano. Tam dzieci, które mają 11 lat, a nie zaczęły jeszcze współżycia, uważają same siebie za nienormalnych.
w niemieckich społeczeństwie, w niemieckich szkołach. Tak. I po prostu tak to jest. Mówi pani o powszechności tych aplikacji nierandkowych już. A to była moja koleżanka. Zresztą ja miałam bardzo dobre i mam nadal bardzo takie przyjazne relacje z ludźmi światopoglądowo kompletnie z innej planety niż ja. Bo po prostu są fajni i lubimy się, choć i to, że poznajemy te nasze dwa światy, to jest czasami bardzo, bardzo fajne. Córka moich przyjaciół, których poznałam 10 lat temu, ona miała wtedy 11 lat, właśnie przez tą moją znajomość przyjechała teraz na rok wymiany Erasmusa do Warszawy i też już inaczej myśli o Polsce i o Kościele i w ogóle. W każdym bądź razie myśmy chcieli powiedzieć... O tych apkach, o tych aplikacjach. Aha, i moja przyjaciółka, ona mi po prostu wesoło przy kawie opowiadała o tym, że ma dwie córki i jedna jest uzależniona od seksu, jest seksoholikiem. Kobieta, piękna kobieta, 30 lat, naprawdę od psychiatry do psychiatry i tak dalej. W każdym bądź razie, a jej mama mi opowiadała, że wiesz, a moje dziewczynki to jak miały ochotę, to używały tych apek. Ja mówię, jakich apek? No wiesz, to się po prostu wchodzi i znajdujesz partnera do seksu w swojej okolicy. Prosta sprawa. Najwygodniej, żeby niedaleko jeździć. Tak? Dokładnie. Z tym, że powiem tak, że te dzieci same, ta młodzież, ona bardzo często nie widzi problemu, bo to leży też w tym, że oni nie mają problemów bytowych. Oni nie mają w takim stopniu jak u nas. Ci ludzie się nie muszą wysilać, żeby coś mieć. Na to najczęściej zapracowało pokolenie dziadków. No tak. Dziadków. I oni zjadają to, co dziadkowie. Ponieważ były to rodziny jedynaków, w związku z tym tych chętnych do podziału tej schedy jest tak niewiele, że... No, jak już są dwóch, to zazwyczaj jest awantura. No dobrze. Zaczęliśmy od tego, że czego możemy się nauczyć, patrząc za płot sąsiada. Proszę pana. Myślenia samodzielnego. Bez, nie dajmy sobie wtłoczyć w głowę pewnych rzeczy, które nas zmuszą do takich poczynań, które nas zniszczą. Powiem inaczej, świat wartości, świat tradycyjnej kultury jest starym domem. W tym domu są miejsca, gdzie no tynk odpada, gdzie nie jest ładnie, ale ten dom ma dach. I to nie jest to, że tynk odpada, że coś jest nie tak w starym domu, to nie jest powód, żeby z niego uciekać, bo można się znaleźć na pustyni w trakcie burzy. Czy Niemcy dzisiaj z tymi rozbitymi rodzinami, z tymi przeseksualizowanymi dziećmi znaleźli się właśnie mają tak, tą burzę? Tak, i oni tęsknią za tymi wartościami i nie potrafią do nich wrócić. Nie potrafią do nich wrócić. I to były takie rozmowy, wie pan, bardzo w ich domach, przy jakimś zastawionym stole. Jak pamiętam taką dziewczynę, która opowiadała o tym, że ona tęskni za tym, jak kiedyś było, że mężczyzna otworzył drzwi przed nią, prawda? Jest taka tęsknota. Czyli ten patriarchat i ten brak równości. Tak, proszę pana. Jest czymś ikona taką utraconą ojczyzną. Tak. Czymś, za czym się tęskni. Oni do mnie mówili, ty to jesteś taka zrównoważona, ty to jesteś taka ataka. No dobrze, ale no ja mam inne fundamenty duchowe. I jeszcze... Pani Doroto, jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Spotkała pani, utkwiła we mnie w pamięci ta rozmowa z doktor psychiatrii, która już właściwie na zakończenie swojej praktyki zawodowej ośmieliła się uchylić rąbka tajemnicy, bo czuła się jakby do pewnego momentu lojalna wobec pracodawcy, czy no, nawet anonimizując dane swoich pacjentów, nie chciała o tym mówić. W końcu coś w niej pękło, coś zaczęła sypać. Jakby... Pękło, ale to była prywatna kolacja w niedzielę wieczorem wśród swoich znajomych. Co ona mówi? I to było przeciekawe spotkanie. Jak mówię, ja właśnie nie jestem żadnym socjologiem na tropach jakichś takich zjawisk, tylko po prostu no, zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie dostawałam takie historie,
do ucha. Ona miała gabinet psychoterapii dla młodocianych i mówiła, że po prostu te przemiany kulturowe, one tak tych młodych ludzi niszczą. Ona mówi, że miała pacjentki, które cierpiały z tego powodu, że ich zapłodnienie było poza ciałem rodziców, którzy nie potrafią sobie poradzić z zamętem życiowym ich rodziców, który niszczy ich życie na Czyli, samym początku. Że rodzice co, ciągłe zmiany partnerów, partnerów? Wie pan, ja przez tyle lat w Niemczech to się śmiałam i mówiłam tak, że teraz to mówię tak, że typowy Niemiec to składa się z następujących elementów. Pierwszy, drugi, trzeci dom, pierwsza, druga, trzecia, pierwszy, drugi, trzeci partner i psychoterapeuta. Ileż ja tam ludzi znałam, którzy nie potrafią żyć bez cotygodniowej wizyty u psychoterapeuty. Czyli to doświadczenie 30-letniej obserwacji naszych zachodnich sąsiadów w tych środowiskach tak zwanych z dobrych domów, no, mogą nas czegoś jednak nauczyć. Tak, żebyśmy się po prostu, żebyśmy się zastanowili, co my robimy. Co my robimy z własną kulturą, co my robimy z własną tożsamością, co my robimy, co pokazujemy naszym dzieciom. I że w życiu to nie jest tak, że jak będzie łatwo, to będzie dobrze. W życiu to jest tak, że musi być trochę wysiłku, żeby to wszystko poukładać. I wtedy jest dobrze. Pani Doroto, bardzo dziękuję za rozmowę. W opisie tego materiału znajdziecie link do tej inicjatywy, którą Zapraszam. Będzie zajmowała się pani Dorota. Ja dziękuję za te kilka spostrzeżeń poruszających. Jeszcze na koniec nie powiedzieliśmy o wszystkich książkach, to jeszcze te dwie książki, proszę im powiedzieć. Proszę bardzo. To jest przeciekawe. Napisał to dziennikarz. To jest de facto ten dziennikarz, który robił wywiady z papieżem Benedyktem i jeszcze i z Józefem Ratzingerem w czasach, kiedy jeszcze nie był papieżem. I co to jest? To są doniesienia medialne z jakiegoś czasu, ułożone tematycznie i opatrzone tylko krótkim komentarzem konstruktora tej książki. I na przykład naprawdę to powala z nóg. To powala z nóg. O czym jest ta książka? O tym, o czym tytuł mówi Welt auf der Kippe. Kippe to jest przewrócić się, to jest świat na krawędzi. Świat na krawędzi. Po prostu to jest książeczka, którą popełniła córka Ulrike Meinhof, która oczywiście, jak to jest znane, była założycielką Czerwonych Brygad. Tylko niemiecka z lat tylko a propos właśnie tego, czego my się możemy nauczyć. Tu jest też w tej książce. Córka pisze o tym, że jej rodzice co miesiąc wybierali się do Berlina Wschodniego. Po co? Po pensję i pieniądze na działalność. Od kogo dostawali te pieniądze? A kto był w Berlinie Wschodnim? Sowieci. A no właśnie. I oni za te pieniądze na niemieckich uniwersytetach wydawali broszurki, mieli pieniądze na całą działalność propagandową, która propagowała właśnie to. Rozwałka społeczeństwa przez Dokładnie multiseksualizm. Tak. No i jeszcze to jest taka ostatnia rzecz. No jest to sposób pewien. Tak. I to się udało. I to się udało. A to jest film, który powstał, jak było 50-lecie rewolucji seksualnej, to powstało bardzo dużo takich medialnych materiałów na ten temat. I to 13 autorów nakręciło 13 krótkich filmów Zur Lage der Nation na temat położenia narodu. No i to jest bardzo mocny dokument. Osobno będziemy rozmawiali być może następnym razem o książce Regulacje seksualne a zachowania kulturowe, bo to jest absolutnie dokładnie, mieści się w nurcie dzisiejszej naszej rozmowy. Książka antropologa brytyjskiego Joseph Unwin. Kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Ja tylko pokazuję, że Jak jest taka opasła książka. Człowiek, który przebadał 80 kultur i uznał, że
tylko te kultury przetrwały, które miały wstrzemięźliwość seksualną przed ślubem i ściśle skodyfikowaną relację seksualną między kobietą a mężczyzną. Okazało się właśnie, że cała rewolucja seksualna była, że tak powiem, zaprogramowana właśnie jako środek do unieszkodliwienia społeczeństwa. O czym mówi książka Bettina Roll. Dokładnie tak. I to się udało. I teraz tak, to się nie musi udać. Jeżeli ludzie będą o tym wiedzieć, myśleć i się temu nie poddadzą. I to jest najlepsza puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za obecność w studio, w studiach Dziękuję za zaproszenie. Dorota Sokołowska, biolog, higiena jamy ustnej, germanistka i wnikliwa obserwatorka przemian społecznych. I to jeszcze nie koniec. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.